Hejka ludzie, jestem Gromci, witam was dzisiaj serdecznie oczywiście w Minecraft zmodyfikowany hardcore. Sorki, że odcinek jest dopiero we wtorek, no ale krótko mówiąc się nie wyrobiłem, mam od fulla lekcji. No ale odcinek jest, już postaram się, żeby dalej było w miarę regularnie to wszystko. No i co? Dzisiejszy odcinek będzie takim montażem troszeczkę, ponieważ już wcześniej trochę nagrałem tych materiałów, ale takie wstępy i taka, jakby to powiedzieć, ciągłość wydarzeń jest trochę w nich załamana. Więc zmontuję wam to dzisiaj w jeden odcineczek. Najpierw pójdziemy do naszej takiej opuszczonej kopalni. Tak, do naszej opuszczonej kopalni. Tam powalczymy z pająkami. Część będzie w takich timelapsach, czyli takim przyspieszeniu, a część będzie z moim takim krótkim komentarzem na żywo. Szczerze myślałem w tym momencie, chciałem z tego taki pełen odcinek zrobić, no ale myślałem, że zwiedzimy całą kopalnię, a skończyło się na tym, że tylko jeden spawner żeśmy zdobyli, ale tam przez 20 minut się z tymi pająkami użerałem. No i to będzie w odcinku, no i na koniec pójdziemy do dżungli i złapiemy kota. To jest takie zadanie od mojej siostry. No to co? Do zobaczenia. Tak. Jest, mamy kota. Jest. Yeah, kotek. Gdzie reszta? Was uciekła? My kota. Wiecie co, prześpimy się szybko, bo się zrobiła noc. Uwaga, uwaga, mam nadzieję, że nic nas w trakcie snu nie zabije. Żyjemy. Jest nasz kotek. Miau. Ha. Kot się będzie nazywał Maximus. O takie imię prosiła mnie moja siostra i takie imię będzie miał nasz kotek. Zombiaku, giń. Raz. Za wysoko. I po zombiaczku. No to co, kochani? Mamy kota. Cel osiągnięty. No to widzimy się w domku. Jesteśmy już w naszym domku. Jak widzicie, kot już sam siebie usiadł na skrzyni. No dobra, jak chce, to niech siedzi. W tej skrzynce tak chyba nic nie ma nawet. No właśnie, jak widzicie, troszeczkę pobudowałem. Tutaj jest tak fajnie zrobione. Oczywiście tutaj dalej jest nasz portal do Netheru.
trochę się bugują pistony, no ale Minecraft nie jest idealny. No i co jeszcze? Tutaj mają piecyki. Te piecyki stąd znikną niedługo. Jak gdzieś tutaj, w którymś z tych paneli, chyba tutaj albo tu, zobaczy się, zrobię automatyczną przepalarkę. Taki industrial furnace. Myślę, że będzie ok. I uwaga, uwaga! Jak to? Skrzynki. Tak, kochani, to jest mój autorski pomysł. Tutaj są skrzyneczki z różnymi itemkami. To po prostu jest. Tutaj są pistony. O, widzicie lepkie pistony u góry i na dole. A jak to działa z guzikiem? Już wam to pokazuję. Uwaga, uwaga! Kolejny mechanizm. Schody. Wow. To akurat w połowie mój, w połowie pomysłu z internetu jakoś to połączyłem. Siedź tutaj. Nie chodź za mną. Już wam pokazuję, jak to działa. Otóż tutaj, o, sygnał idzie tutaj z guzika i on, tu mamy taką bramę, to się chyba nazywa brama flip-flop. Jakoś tak. Jakoś tak się ta bramka nazywa. Może tu idzie pojedynczy sygnał i tutaj wtedy piston, który jest w tym miejscu, o, zabiera tego klocka, tu go przesuwa i sygnał się wyłącza. No i tutaj pistony, jak mówiłem, konstrukcja bajecznie prosta. Co jest tutaj? Tutaj jest do schodów również identyczna bramka logiczna. No i dalej tutaj idą tutaj. No i to jest to właśnie, znalazłem w internecie, ten mechanizm, który sprawia, że to nam tak klik-klik robi i dzięki temu te dwa pistony tutaj, o, się idealnie podnoszą i opuszczają. To jest fajne. Co jeszcze? Tu jest, kochani, kopalnia, tak. Zejdziemy już do kopalni i będziemy kończyć odcineczek. Jak to wygląda? Ta-dam! Kopalnię w ogóle w innym miejscu zrobiłem. Poczekajcie. Mapka, wejdźmy. Cave. O. Widzicie, ile takich kreseczek jest symbolizujących nasze kopalnie. Tutaj akurat mało, ale w tych kierunkach naprawdę od fulla pokopałem. Mamy chyba około 30 diamentów już. No, trochę odcinka nie było, ale kopałem naprawdę. I tutaj, kochani, była lawa. Ja, patrzcie, co zrobiłem. Tutaj jest lawa wylana, ładnie, pięknie. Tu są wiadereczka jeszcze z lawą. I tu są piece. Uznałem, że skoro mamy stone'a, skoro mamy lawę, to czemuż by nie przetapieć, skoro wiaderka się odzyskują. Kochani, z takich 13 pieców, czy tam 14, już nie pamiętam, kiedyś to widziałem w internecie, fajne obliczenia, mamy od 0 do 30 levela, więc to jest taka fajna ekspiarka. No, mamy 57, więc na razie nie wyjmuję tego stone'a. Tam parę, chyba dwa razy takie serie zrobiłem, że go wyjąłem. Czy jedną? Poczekajcie. Co my tutaj mamy? Tu mamy kobla, a tu mamy stone'a. No, to raz trochę przepaliłem. No i trochę przerobiłem na stone bricki, żeby to ładnie jakoś wyglądało. No i co, kochani? Jest dość późno. Na razie.